Wchodzą fazę dziś ćwierćfinału w tej najważniejszej lidze w Super Wrąbie. Cztery spotkania w hali przy ulicy Chełmońskiego. Trwa właśnie pierwsze spotkanie, końcowe fragmenty tego meczu. Radio Taxi 96-26 kontra Mega.com. Zawodnicy Mega.comu w żółtych koszulkach, niebieskich spodenkach. Właśnie teraz przy piłce z trzynastką Łukasz Mydlarz. Teraz wydawało się, że strata, ale sędziowie widzieli tę sytuację inaczej i z rzutu autowego zespół Mega.comu. Zespół Mega.comu to po rundzie zasadniczej zespół, który zajmował pierwsze miejsce, przegrał w rundzie zasadniczej tylko jedno spotkanie, natomiast Radio Taxi zajęło w tych rozgrywkach Super Wrąby ósme miejsce i stąd w pierwszej parze ćwierćfinałowej pojedynek pierwszego i ósmego zespołu, tak więc Mega.com kontra Radio Taxi 96-26. I teraz właśnie zespół Radio Taxi. Za trzy punkty zdecydował się rzucać Krzysztof Ganczarek, ale nie trafił, było przekroczenie czasu i rozpoczną zawodnicy Mega.comu. 43-43 i 2 minuty i 15 sekund do końca tego spotkania. Radosław Myszko teraz spokojnie próbuje z wodą mijać. Wydawało się, że będzie faul, ale faul jest teraz. Próbował blokować grający z numerem 4 Krzysztof Ganczarek, ale blokował nieprzepisowo i będą rzuty wolne. A wykonywać je będzie grający z 6 Radosław Myszka. No i zobaczmy. Myszka trafia. Pierwszy rzut osobisty. Drugi niecelny, ale jeszcze w posiadaniu piłki zawodnicy Mega.comu. Ładnie na tablicy atakującej zachował się Przemysław Miga, który złapał tę piłkę. Ładnie nabiega teraz z 7 Piotr Kowalczyk, ale był ponownie faulowany i będą ponownie rzuty osobiste. Tym razem Piotr Kowalczyk na linii rzutów wolnych. Pierwszy trafiony. Drugi nietrafiony, ale ponownie lepiej na tablicy zespół Mega.comu i nadal właśnie ci zawodnicy w posiadaniu piłki. Uspokaja Łukasz Mydlarz. Teraz Radosław Myszka. Półtorej minuty do końca. Radosław Myszka, indywidualna akcja. Faulowany Myszka i po raz kolejny rzuty osobiste. 45-43 prowadzi zespół Mega.comu i będą mieli teraz zawodnicy tego zespołu szansę na powiększenie przewagi. Zobaczymy, jak poradzi sobie Radosław Myszka. Pierwszy trafiony. Drugi również i 47-43, a do końca tego pierwszego ćwierćfinału półtorej minuty. Krzysztof Ganczarek pokazał ręką, jaką akcję będą grać teraz zawodnicy zespołu Radio Taxi. 8 sekund do zakończenia tej akcji. Muszą rzucać, tak jest. Próbował trafić Grzegorz Kwolek. Piłka jednak nie znalazła drogi do kosza, ale był faul i będą rzuty wolne tym razem dla zespołu Radio Taxi. Andrzej Rosiak trafił pierwszy rzut. Kolejne punkty. I 47-46, tylko jeden punkt przewagi Mega.comu.
Bardzo ładnie teraz zachował się grający z trzynastką Łukasz Mydlarz. Jego indywidualna akcja, wejście między dwóch obrońców i jego punkty. 49-46, 50 sekund. I za trzy punkty, niecelnie, ale jeszcze w posiadaniu piłki zawodnicy Radia Taxi. Jeszcze raz za trzy punkty próbuje trafić Andrzej Rosiak, ale piłka nie wpada do kosza. Dodatkowo zawodnicy w czerwonych koszulkach faulują i akcja przeniesie się na drugą stronę boiska. ...49-46 dla Megacomu, 38 sekund do końca tego spotkania. Kolejny punkt, tym razem Przemysław Miga. Na linii rzutów wolnych trafił pierwszy swój rzut. Zobaczymy, czy również skuteczny będzie w drugim. Tak jest i już teraz 5 punktów przewagi. No, wydaje się, że jednak Megacom, zespół, który prowadził po tej rundzie zasadniczej, trafi do półfinału. W pewnym momencie wydawało się, że być może Radio Taxi pokusi się o niespodziankę, no ale wydaje się, że teraz jednak Megacom minimalnie, ale do tego półfinału trafi. Za 3 punkty muszą teraz trafiać rywale. I trafił z trzynastką grający Andrzej Rosiak, ale do końca już tylko 10 sekund. Przechwycił Rosiak jeszcze raz i jest remis, proszę Państwa, 51-51. 9 sekund do końca, 8, trafił z szóstką teraz grający Radosław Myszka. Przechwycili koszykarze Megacomu, faul i na 5 sekund przed końcem 53-51 prowadzi zespół Megacomu i Łukasz Mydlarz będzie wykonywał rzuty wolne. Myślę, że jeśli trafi dwukrotnie, to będzie już tutaj po meczu, a jeśli raz, to jeszcze będzie szansa na dogrywkę. Ale Łukasz Mydlarz trafia swój pierwszy rzut. No i teraz niezwykle ważny drugi w wykonaniu Łukasza. Łukasz nie trafił. 5 sekund do końca. Muszą rzucać za 3 punkty, żeby doprowadzić do dogrywki. Rzucają. Nie ma. Tak więc 54-51 i zespół Megacomu pierwszym półfinalistą Super Wrądba 15 edycji. No, myślę, że przede wszystkim nasza dobra gra w obronie zadecydowała o tym zwycięstwie. I dyspozycja poszczególnych zawodników, oczywiście. Wy po rundzie tej zasadniczej zajmowaliście pierwsze miejsce. Wydawało się, że powinno być łatwiej, a było dosyć trudno. No tak, ale niestety nasz podstawowy zawodnik podkoszowy doznał kontuzji. Maciek Polewiak zerwał więzadła krzyżowe i jest nam teraz ciężej pod koszem.